Saturnin był biskupem Tuluzy. O jego życiu i męczeńskiej śmierci dowiadujemy się z przekazu napisanego w 100 lat później, a więc dokument to wiarygodny. Każde niemal starożytne miasto w Europie Południowej chlubiło się, że chrześcijaństwo wprowadził do niej któryś z apostołów, albo przynajmniej któryś z jego uczniów, że ci uczniowie apostolscy byli pierwszymi biskupami tych miast. Podobnie też wspomniany dokument męczeństwa świętego Saturnina nazywa go uczniem apostołów. Nie było w tym świadomego kłamstwa, ale jedynie brak orientacji w chronologii. Saturnin był bowiem biskupem Tuluzy 200 lat po apostołach, a w 100 po ich najdalszych uczniach. Nie wiemy nic o latach pasterzowania świętego w tym mieście, wówczas jeszcze pogańskim. Dokument informuje nas jednak, że kiedy wybuchło prześladowanie za cesarza Decjusza, poganie wywlekli biskupa na szczyt ratusza i zrzucili go na dół. Padając na bruk, roztrzaskał sobie głowę. Działo się to w roku 250. Już w wieku V na miejscu męczeństwa świętego Saturnina był wystawiony ku jego czci kościół. Zburzyli go Saraceni w roku 721, ale w roku 1060 Tuluza wystawiła ku czci swojego głównego patrona potężną, pięcionawową świątynię. Jego relikwie znajdują się obecnie w katedrze w głównym ołtarzu pod ozdobnym baldachimem. Jego żywot napisał święty Grzegorz Stur. We Francji święty Saturnin miał swoje kościoły i kaplice. Jest czczony jako patron od bólu i od chorób głowy. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi jako przewodnika świętego Saturnina, biskupa. Przez jego wstawiennictwo obdarz nas swoją ojcowską miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.